Witam, witam. Godzina 5:50 i proszę, jaka ulewa. Normalnie rzeka się robi na ulicy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj mamy 10 czerwca 2021 i przepiękną, wręcz letnią pogodę. W dniu dzisiejszym można podziwiać częściowe zaćmienie słońca. Przepiękne zjawisko. Niestety gołym okiem niewidoczne. Użyłeś jakiegoś pełnego? Nie, nie, u nas nie. Oglądam właśnie zaćmienie słońca. Dobra. Już schodzi powoli. Zmień sobie okulary, wiesz? Może będzie ci łatwiej i sobie tutaj ewentualnie dostrój ostrość. Szkoda, że nie było widać gołym okiem. No jednak trzeba mieć teleskop albo jakiś sprzęt specjalny, żeby zobaczyć. Już tutaj zanika. Także rewelacja. Końcóweczkę możemy śledzić precyzyjnie do tego miejsca, w którym tarcza księżyca zejdzie z tarczy słonecznej. Dzisiaj mamy taki obiadek pieczonego łososia z pieczonymi ziemniaczkami i przepysznymi warzywkami. Pachnie rewelacyjne, idę jeść. Moja truskawka, którą dostałam na Dzień Matki, rośnie. I tak się prezentuje pierwsza dojrzała truskaweczka. Śliczna. Już do jedzenia. Siemka! Dasz suba? Super! Dasz lajka? Wow! Lubicie oglądać rodzinkę 4 plus 1? Tak? No świetnie! Bardzo? Tak? No fantastycznie! Koledzy też oglądają? A też? Słuchaj, koledzy, nie wiesz? Oglądają koledzy? Oglądają. Tak. Nagrałam przed chwilą długi monolog. Opowiadałam wam, co u nas. I niestety mi się to nie nagrało. Więc kilka minut nawijałam. Niepotrzebnie w sumie. Bo nie ma nic. Chciałam powiedzieć i pokazać, jaki tutaj jest gąszcz. Ale tutaj już mniej jest niż wcześniej. Jak nie zapomnę, to jutro pokażę. Strasznie nam zarosło. Ławki tam praktycznie nie widać. I mówiłam, że chłopcy mają testy w szkole. 2 razy w tygodniu. I dzisiaj właśnie wzięli kartki z wynikami. O, proszę. Wszystko zarośnięte. I jedziemy zaraz do sklepu, bo Aleksandruś w poniedziałek jedzie na wycieczkę 4-dniową, więc go nie będzie. O, tutaj też ławki nie widać. Wszystko zarośnięte. Rzepak przekwit. Idziemy sobie. Coś jeszcze opowiadałam. Mówiłam o burzy. Że słychać, jak grzmi przed nami. Więc nad naszym miastem szaleje burza. Tutaj pięknie słonecznie. Pogoda jest. O, słychać. A wchodzimy w burzę. Ogólnie myślimy nad szczepieniami. Chcemy się zaszczepić, ponieważ zależy nam, żeby drugą dawkę jeszcze przyjąć przed naszym planowanym 2-tygodniowym urlopem. A gdzie pojedziemy, to zobaczycie, ale będą fajne vlogi. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Chłopaki mają wakacje od 23, znaczy 4, 23 idą ostatni dzień do szkoły. A wracają do szkoły 3 września. Moje imieniny. Także my urlop planujemy na koniec lipca. 2-tygodniowy. No. Aha, wiem, co mówiłam jeszcze. Że dzisiaj było zaćmienie słońca, a teraz szaleje burza. Aleksandryś właśnie rusza na wycieczkę, spakowany, a jeszcze buziaka, buziaka. No, uważaj na siebie. Dzięki. No, będziemy tęsknić. Pa. Max z nim podejdzie, się spotka z kolegą. Pa, pa, synuś, uważaj na siebie. Pa. Pa. Dzięki. Będziemy tęsknić. 4 dni. Ole, 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 ole. Nie damy się, nie damy się. Polska gola. Niestety gola nam szczelili. U 17 minucie, ale szkoda. A takie nadzieje mieliśmy.
Sędzia Kalosz! Sędzia Kalosz! Ale trzymamy kciuki za naszych i miejmy nadzieję, że wygrają przynajmniej 2-1. Akcja, akcja. Mobilizacja. Aleks na wycieczce, więc oglądamy sami, bo Max właśnie przed chwilą odprowadził dziewczynę i tam z kolegą jest na podwórku. No, a my sobie będziemy jeść chipsy i kibicować. Ze słodkich kartofli, więc jestem ciekawa. Wyglądają fajnie. Troszkę ciemno jest, bo zasłaniałam ruletę, bo mi słońce świeci. Więc... Dobrze grają. No, minimalnie. Więc chipsy, tyskie, Radler. Drugie chipsy, w razie co. A Nukuś co robi? Ogląda. Nukuś, no co ty tam robisz? Kto cię tam głaska? Pancio? Kibic. I kibicka. Polska gola! Polska gola! Sędzia Kalosz! Jest uciek. Ci popatrzył. Dobra. Ale mało ludzi jest, nie? Fajko, nie? Co oni grają? Oni wiedzą, jak piłkę się... Wychowiak! Szkoda. Nie. Nie. Ale sędzia jaki śliczny, różowy biega. Ładnie mu się ubrał. Chcemy gola. No, no. Ech, nie trafił do bramki. Dzisiaj mieliśmy na obiad spaghetti. Nakarmiłam Maxa, Larysę i Piotrka. I ciasto na deser. Podałbyś tam kawałek ciasta? Tak, już ci podaję. Ale ty kochany. Już ci podaję. No dziękuję. Moja Google Box. Tylko nic śmiesznego się nie dzieje. To śmieszne jest to, jak nie.